Frisa najbardziej cenię za to, że po pierwsze jest proste i praktyczne, po drugie skalowalne i ma bezpośrednie przełożenie na efektywność biznesową. Fris jest bardzo wielowymiarowy, w związku z czym możemy go wykorzystywać w pracy z organizacją na bardzo wiele sposobów. I dla jednostki, i dla zespołu, i dla organizacji. W zmianie bądź w kształtowaniu kultury organizacyjnej, zwłaszcza kiedy jesteśmy w transformacji. Przede wszystkim takie, które konkretnie chcą osiągnąć. Pamiętajmy, że Fris to tylko narzędzie, a zatem dobrze musimy ustalić kierunek, w którym zmierzamy i mieć dobry plan, jak tam dojść. Fris może pomóc nam osiągnąć założone cele, ale musimy używać go mądrze. Ja jestem zawodnikiem, a zatem pragmatyzm, osiąganie celów, decydowanie. Tak, tam zwłaszcza, gdzie nie ma informacji, które możemy w tej chwili pozyskiwać bardzo długo, a czas ucieka, rynek ucieka, musimy działać tu i teraz. Myślę, że to jest teraz ważne.